z 1 grama tabaka wychodzi więcej piany niż z 2 gramów ariany. Cześć Ludkowie, dobry wieczór. Będę usuwał 1,5-dniowy zarost. Po urlopie wracam do pracy. Jutro rano. Zaczynam o 7. W tej chwili jest 20. Rano mi się nie będzie chciało, jak się znam na przyrodzie i swojej psychice. Dobra. Dzisiaj kontynuacja żyletek Dorco Titanium i niebieska Astra. Niebieska Astra. W tym, z tą różową rączką Dorco Titanium. Z czarną jedziemy z koksem. Maszynki na dziś to oczywiście klony chińskie klony Miele R41. Porównywałem z oryginałem. W działaniu jeden diabeł praktycznie. A kuku? Dobra. Dorco mnie udziabała. Trudno. Takie troszkę to się gumką, myszką wytrze. To nie problem. Zarost jest 1,5-dniowy. Czyli szału nie robi. Tym niemniej, skoro się człowiek udawa do pracy, tu też. I też Astra. A ty, gwiazdeczko jedna. Astra po łacinie to gwiazda. Czy gwiazdy, już nie pamiętam, czy liczba pojedyncza, czy mnoga. Mnie łaciny nie uczono, ale uczono mojego kumpla, z którym w akademiku mieszkałem przez rok w jednym pokoju. On był uczony w liceumie. Chodził w Warszawie do Świętego Augustyna. Prestiżowe bardzo miejsce. Waldek, gdybyś to kiedyś oglądał, czuj się pozdrowiony. Sympatyczny gościu. No. Ta Astra to wygasuje pewną agresję. Ja wiem, że to agresywna to jest maszynka tutaj, nie? Ale nie, to Dorco było. Dorco wyda. Dorco, jasne, tu jest Astra. Dorco wykazywało się agresywnym podejściem do golenia. A gwiazdeczka, czyli Astra. Spoko. Łagodniejsza. Dokładnie odwrotnie
jak było w Maszynkach Wilkinson, nie? Prawda? Było odwrotnie. No wiadomo, R41 to grają lepiej. Tym niemniej tu pod żuchwą popraweczki trzeba zrobić. Panowie, nie pod żuchwami, tylko pod żuchwą. Bo żuchwa to jest ta kość, która idzie od tego do tego zawiasu tutaj. Kość, w której jest osadzona szczęka. I nie ma lewej czy prawej żuchwy. Bo to jest ciągle ten sam gnat. A, co mi szkodzi. To jest ciągle ten sam gnat, tylko że jego lewa i prawa strona. Anatomicznie rzecz biorąc. No cóż. Kiedyś miałem żonę lekarkę. I kumpele stomatologa. Dobrze jak jedno. Kilka miałem koleżanek ze stomatologii. I żadnej z nich nie widziałem od dawna. Jednej już nie zobaczę. Niech Hefcia spoczywa w spokoju. Głupio się zdarzyło, szersze nie mu rąbał i pogotowie nie zdążyło dojechać. Tak się czasami kończą alergie. Bardzo sympatyczna dziewczyna była. Dowcipna kobitka. Zawsze mawiała, że śpi na forsie. Jeszcze w liceum jak byli. No bo piętro niżej był bank, to spała na forsie. Super. Do golenia, okej. Okay. Skończyła stomatologię. Zrobiła specjalizację z chirurgii szczękowej. I wiele, że nie głupia kobieta, dowcipna, to jeszcze ładna. Naprawdę przykrość. No cóż, miejmy tylko nadzieję, że spełniają się słowa Jana Pawła II, który mówi, że Bóg zabiera człowieka do siebie w najlepszym momencie dla niego, dla tego człowieka. Może przyszedł na nią czas po prostu. O, aż jęczą normalnie te włoski. Jejunio, coś strasznego. Na raz to pójdzie, jak mordę jeżdża. Na raz to pójdzie, bo 41, to jest 41. To robię wszystko bez pytania. Dorko, poszło. Teraz Astra, gwiazdeczka. Skąd wiem, że... po łacinie Astra to gwiazda czy gwiazdy. Jest takie powiedzenie. Właśnie Waldek w akademiku powiesił się na ścianie. Być od starożytnych Rzymian, czyli po łacinie. Per aspera ad astra.
przez trud do gwiazd. Tak. No dobra, jak tam masz ochrana? Jest dobrze. To znaczy, to jest tak. Można tu poprawić, ale nie mam na to najmniejszej ochoty. No tam jak pasek został, to trzeba było. Ale tu nie mam najmniejszej ochoty na to, bo zostało niewiele. Tyle co nie. No. A propos odejścia z tego świata. Mój syn kiedyś tytułem żartu nazwał święta 1 listopada Wesołych Świąt. No, on to nazwał, jeszcze w liceum był. To było takie dworowanie sobie, nie? Troszeczkę. Ale prawdę powiedziawszy, jak się nad tym zastanowiłem, to ta nazwa nie jest taka idiotyczna, na jaką brzmi. Na dzień dobry. Otóż, wiecie, kwestia jest tego typu, że wierzymy, że ci nasi bliscy, tak jak ta moja koleżanka, Ewa, to była dobra kobieta. Naprawdę. Przynajmniej ja nic nie wiem na ten temat, żeby nie było. I odeszła z tego świata przedwcześnie. Boję za wcześnie. I prawda jest taka. Jeżeli jesteśmy wierzący, to wierzymy, że taka dobra kobieta do piekła nie trafiła. Co najwyżej odpokutować za jakieś grzechy swoje. Bo każdy je ma. Do jakiegoś czyśćca. Ewcia paliła. To był jeden z jej grzechów. No i skoro tak, to powinniśmy wykazać jakiś taki uśmiech, no ja nie powiem, że radość, bo nie leży, bo poszła tam, gdzie jest lepiej, gdzie nie ma trosk, gdzie nie ma chorób. Wierzymy w to. Jeżeli nie jesteśmy wierzący, to wiemy, tak, bo niewierzący wiedzą. Wierzący wierzą, a niewierzący wiedzą. Niewierzący wiedzą, że tej osoby troski tego świata już nie dotyczą. Więc dlaczego jest to święto takie smutne? Ano smutne jest z jednego powodu. Nie chodzi o tych, co odeszli. Chodzi o nas, którzy zostaliśmy. Zostaliśmy i brakuje nam tych, którzy odeszli. I dlatego są smutne. Dlatego ze mnie brakuje moich dziadków. Dlatego, że mnie brakuje paru kolegów, koleżanek, którzy odeszli. I dlatego dla mnie są smutne. Zbliżają się te święta. Już niedługo, już jakieś 3 tygodnie będą. Może stąd ta moje takie. Dobra, wracając. Jestem dogolony, jest super. Słuchajcie, tym razem, o ile w maszynkach Wilkinson, Dorco Titan, lepsza, fajniejsza, łagodniejsza, o tyle tutaj Astra. Niebieska Astra. I cóż, dogolony jestem. Po obu stronach idealnie tak samo. Niebieska Astra zrobiła to łagodniej po prostu. Więc lepsza. Obie dobre żyletki. Naprawdę. Nie można zrobić błędu kupując każdą z nich. Którąkolwiek z nich. A ja wam życzę dobrej nocy. Wszystkiego najlepszego. Miejcie się dobrze i bądźcie w lepszym humorze niż ja teraz. Wszystkiego dobrego. Cześć, dobranoc.